pod trzonem zamku człowieczego dzieła murowanego ciała, które przyroda zmasakrowała ostro, skaliście, straszliwie, stoją wędrowcy w milczącym podziwie. Oto mur, modre okno, oto baszta zwalona, tak piękna jak natura, bo to już ona. Czers, który dzisiaj jest małą, aczkolwiek sympatyczną wioską położoną około 40 km od Warszawy, w XIII wieku był stolicą południowego Mazowsza. Tutaj siedzibę swoją miał książę Konrad I, dobrze znany z historii Polski. Tutaj w 1245 roku konsekrowano kościół świętego Piotra w obecności dostojników licznych, m.in. biskupa poznańskiego Bogufała oraz czterech książąt. Kościół świętego Piotra miał prawa kolegiackie. Ale już w 1262 roku Czersk prawdopodobnie został zniszczony przez najazd litewski i gród w Czersku został całkowicie spalony. Niemniej został ośrodek czerski odbudowany i kolejni książęta tutaj często przebywali, szczególnie w okresie Wielkiej Nocy. W XIV wieku coraz większego znaczenia nabierała Warszawa i pobliski Jazdów, w związku z czym nastąpił powolny upadek Czerska. To, co widać w tej chwili w pobliżu zamku, tak zwane Jezioro Czerskie, niewątpliwie jest pozostałością dawnego koryta Wisły. Nie jest jasne, kiedy Wisła odsunęła się od Czerska. Niektórzy twierdzą, że stało się to w XIII wieku i że to spowodowało powolny upadek i utratę jego znaczenia na rzecz Warszawy. W każdym razie bliskość Wisły, która stanowiła jeden z najważniejszych szlaków handlowych średniowiecznej Polski, decydowała o gospodarczym znaczeniu tego ośrodka. W 1406 roku prawa kolegiackie Kościół świętego Piotra traci na rzecz katedry świętego Jana w Warszawie. I to właściwie zamyka około 150-letnią historię świetności Czerska. Tak atrakcyjny obiekt jak zamek w Czersku przyciągnął uwagę badaczy, historyków, architektów i archeologów już w początku XX wieku. Pierwsza ekspedycja działała tutaj w latach 1907-1914, potem z przerwami te badania trwały w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej, z tym, że początkowo kierowali nimi architekci. Ekipa zawodowych archeologów rozpoczęła systematyczne prace w 1961 roku. Była to ekspedycja Instytutu Historii i Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj jest to Instytut Archeologii i Etnologii. Stoimy w tej chwili na 3-metrowej warstwie ziemi, która ukrywa ślady osadnictwa średniowiecznego. Tu właśnie znaleźliśmy cmentarzysko, jak i pozostałości średniowiecznych grodów. Do dzisiaj krety wyrzucają na powierzchnię ziemi drobny materiał w postaci kości, skorup. Tu na przykład o piękny fragment naczynia średniowiecznego z XII wieku. W XIII wieku, kiedy gród został zniszczony, osadnictwo tutaj zamiera. Prawdopodobnie przenosi się na sąsiednie wzgórze. Natomiast prawie cały teren wzgórza zamkowego zajmuje cmentarz zlokalizowany wokół kościoła świętego Piotra. W sumie odkryliśmy około 800 grobów. Stopień ich wyposażenia był bardzo zróżnicowany. Najbogatszy był grób wyposażony w miecz, dwie misy brązowe, złoty pierścień, wiaderko ozdabiane, jak też znaleziono fragmenty kamiennych płyt grobowych. Sam kościół najprawdopodobniej zbudowany był z białego wapienia kieleckiego, którego liczne fragmenty znajdowaliśmy w trakcie wykopalisk. To, co widać, jest to tylko fragment fundamentu kamiennego.
Budowę zamku, którą przeprowadzono w początku XV wieku, poprzedziły długie przygotowania. Całe wzgórze zostało zniwelowane starannie, po czym zaczęto wznosić mury. Przy tym robiono to w sposób charakterystyczny, mianowicie w wąski wykop wrzucano głazy polne wraz z zaprawą wapienną, po czym wznoszono fundament w dalszym ciągu, obsypując go gliną. W trakcie badań po zewnętrznej stronie muru stwierdziliśmy ślady tej techniki budowlanej. Mur ma grubość około 1,5 metra, wzniesiony na solidnym fundamencie z kamieni polnych. Wyżej widać odsłonięty fragment rdzenia muru. Był to typowy sposób wznoszenia murów w średniowieczu. Mianowicie stawiano solidne i ładnie wykonane obalica. Środek natomiast wypełniano gorszymi cegłami, często gruzem. Nie była to konstrukcja bardzo porządna, ale niewątpliwie solidna. Jak Państwo widzą, mur zwieńczony jest trzema wieżami. Jest to wieża bramna. Ta, którą widzimy w tej chwili na wprost, to jest wieża więzienna i trzecia wieża stanowiła zbrojownię. Jednym z problemów było stwierdzenie, czy istniała w Czersku czwarta wieża. Są pewne poszlaki, które mogłyby wskazywać, że była to konstrukcja z czterema wieżami obronnymi. Nawet to jest zaznaczone, jak widać w tej części fundamentów, widać fragment wykonany z cegły. W wyniku wykopalisk stwierdzono, że tej wieży prawdopodobnie nie było. W każdym razie nie ma fundamentów na tyle solidnych, które by uzasadniały stwierdzenie, że tam stała czwarta wieża. Także zamek wyglądał tak, jak w tej chwili z trzema wieżami. Poza tym znajdował się również tak zwany Wielki Dom, o którym wiemy ze źródeł pisanych, że tam przebywali książęta i dwór w czasie ich wizyt w Czersku. Zarys jego znajduje się koło wieży bramnej, widoczny zarówno w postaci fundamentów zaznaczonych na powierzchni ziemi, jak i widocznych w koronie muru zagłębień, w które zaczepiony był dach tego budynku. Na środku dziedzińca znajdowała się studnia zamkowa, której górną część odkryliśmy w czasie wykopalisk. Miała ona formę skrzyni drewnianej o wymiarach mniej więcej 2,5 na 2,5 metra. Niestety głębokość jej, która musi sięgać około 20 metrów, uniemożliwiła przeprowadzenie wykopalisk. Czego bardzo żałowaliśmy, gdyż w ten sposób można było zweryfikować legendę o tym, że królowa Bona, której siedzibą był m.in. Czersk, właśnie w tej studni zamkowej utopiła część ze swoich słynnych skarbów, które wywoziła z Polski. Nazwa Sandomierz po raz pierwszy pojawia się w kronice Galla Anonima na początku wieku XII, kiedy to kronikarz, pisząc o testamencie Władysława Hermana, a więc o wydarzeniach odnoszących się do końca wieku XI, podaje, iż książę Władysław Herman zapisał swojemu synowi Bolesławowi Krzywoustemu Sandomierz, Kraków i Wrocław, określane przez kronikarza mianem Sedes Regni Principales, a zatem głównych stolic królestwa. Oznacza to, że Sandomierz pełnił wraz z tymi miastami w pasie południowej Polski bardzo istotną rolę jako siedziba metropolii, jedną z siedzib prowincji, na jakie podzielony był kraj w początkach monarchii wczesnopiastowskiej. Najstarszą wzmiankę o układzie przestrzennym miasta wczesnośredniowiecznego znamy z kroniki wołyńskiej, a więc z 1259 roku. Przy okazji opisu najazdu tatarskiego, drugiego najazdu tatarskiego na Sandomierz. Ludzie, zobaczywszy Tatarów na podgrodziu, zaczęli uciekać do grodu.
lecz nie mogli zmieścić się we wrotach, gdyż most przed wrotami był wąski. Jedni podusili się sami, inni pospadali w rów jako snopy. Rowy były głębokie, lecz napełniły się martwymi i można było stąpać po trupach jak po moście. Z opisu przekazanego przez kronikarza wynika, że wczesnośredniowieczne miasto składało się z dwóch umocnionych elementów, grodu i podgrodzia, które były rozdzielone między sobą wyspowo, a zarazem połączone mostem zwodzonym. Ten cały układ komunikacyjny, który widzimy w tym miejscu, został wytworzony sztucznie. Pierwotnie natomiast w miejscu tym pomiędzy wzgórzami przebiegał głęboki parów, właśnie tak jak idzie ten węzeł komunikacyjny, który mniej więcej wyglądał podobnie, jak to możemy jeszcze szczątkowo oglądać tu w tym miejscu, gdzie resztki tego parowu są nadal czytelne. W przypadku Sandomierza identyfikacja tych obiektów nie jest łatwa, zważywszy, że Sandomierz, podobnie jak Rzym, położony jest na siedmiu wzgórzach. Kiedy przystępowaliśmy do badań, należało zatem określić, które to wzgórza, o których pisze kronikarz Wołyński, były tymi właśnie fortyfikowanymi częściami miasta. Z analizy morfologii skarpy sandomierskiej i jej zarysu na krawędzi Doliny Wisły wynika, że najbardziej atrakcyjne z tego punktu widzenia mogły być wzgórza zamkowe, które tworzy wyraźnie wysunięty w Dolinę Wisły cypel, oraz wzgórze katedralne, którego cyplowy charakter jeszcze jest częściowo czytelny. Stąd nic dziwnego, że u progu lat 70. badania archeologiczne naszego Instytutu skoncentrowały się w dużym stopniu na przebadaniu wzgórz zamkowego, katedralnego oraz wzgórza Kolegium Gostomiana. Tu na tym wzgórzu zachowane są w ziemi ślady 50 stuleci, począwszy od młodszej epoki kamienia. W miejscu, w którym stoję, przebiegają mury jednego z najstarszych kościołów sandomierskich, kościoła znanego pod wezwaniem świętego Piotra, wymienianego w źródłach pisanych już w drugiej połowie wieku XII. Relikty tego kościoła, zachowane w formie okrzesków kamiennych, znajdują się już około 30 cm poniżej powierzchni ziemi. Poniżej kościoła są relikty osady wczesnośredniowiecznej oraz cmentarzysko, które znajduje się na całej powierzchni wzgórza. U progu lat 70. miały miejsce badania archeologiczne zachodniej skarpy wzgórza zamkowego. Ta skarpa, widoczna poniżej zamku, została przecięta wykopem archeologicznym szerokości 5 metrów od góry aż do podstawy. Głębokość wykopu sięgała do 10 metrów. To, co jest dla nas najistotniejsze, są to pozostałości potężnych fortyfikacji drewnianoziemnych, doszczętnie spalonych, budowanych w technice skrzyniowej, a więc takich skrzyń wypełnianych ziemią, które znajdowały się w górnej partii wzgórza, oraz przedwala, które znajdowało się tutaj na wysokości podstawy, mniej więcej 2 metry od aktualnego poziomu terenu. Te zachowane relikty umocnień obronnych porównywalne są z największymi budowanymi w tym czasie w Polsce piastowskiej, a więc w Gnieźnie, Poznaniu i w innych dużych ośrodkach polskich. Na podstawie zachowanych reliktów ten wał został zrekonstruowany. Składa się on z wału, tak jak wspomniałem, pobudowanego w wyższej partii wzgórza, następnie stoku i przedwala zakończonego ostrokołem. Wszystkie te elementy zostały ujawnione badaniami archeologicznymi. Możemy zatem powiedzieć, że wzgórze zamkowe było na pewno jednym z tych istotnych elementów fortyfikacyjnych, o których pisano w kronice wołyńskiej. Podobne umocnienia zostały odkryte również na wzgórzu katedralnym. Jest to zarazem odkrycie, które nam wyjaśnia, iż właśnie wzgórze zamkowe i katedralne stanowiły najstarsze elementy ufortyfikowanego miasta. Ten układ przestrzenny przetrwał do połowy wieku XIII, kiedy to najazd tatarski właściwie zlikwidował, zniszczył wczesnośredniowieczne miasto. To, co oglądamy w tej chwili, jest to więc sytuacja, która w niewielkim stopniu koresponduje z tym, co było we wczesnym średniowieczu, poza jednym wyjątkiem.
Wyjątkiem tym jest przetrwały do dnia dzisiejszego romański kościół świętego Jakuba, który w podobnej postaci wyglądał również w okresie najazdu tatarskiego. Kalisz wymieniony przez Ptolemeusza w II wieku po Chrystusie jako Kalisja na rzymskim szlaku bursztynowym uchodzi za najstarsze miasto w Polsce. Toteż relikty przeszłości są nad Prosną od wielu lat obiektem badań archeologów z Polskiej Akademii Nauk, zmierzających do odtworzenia dawnego środowiska zarówno naturalnego, jak i kulturowego. Ich szczególnym zainteresowaniem cieszą się dziwne pagórki w kaliskiej dzielnicy Zawodzie, nazywane niegdyś przez mieszkańców Szwedzkimi Górami. W tym miejscu, w rozlewiskach Prosny, powstał gród, który przez 3 stulecia stanowił jeden z najważniejszych centrów państwa wczesnopiastowskiego. Główny punkt Kalisza od wieku IX czy X aż po wiek XIII. W roku 1233 nastąpił najazd Henryka Brodatego, który zniszczył gród i położył kres temu ośrodkowi. Nowa siedziba książęca i miasto lokacyjne powstały gdzie indziej, a do owych przenosin przyczyniły się także liczne powodzie nękające stary gród usytuowany w miejscu z natury obronnym wśród wód rzeki. Za najważniejsze odkrycie na terenie grodziska na Zawodziu uznać możemy odsłonięcie fundamentów kościoła identyfikowanego z kolegiatą pod wezwaniem świętego Pawła, wzmiankowaną w dokumentach pisanych XII-wiecznych. Na relikty architektury romańskiej w tym miejscu natrafiła ekipa Instytutu Historii i Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Krzysztofa Dąbrowskiego w końcu lat 50. Odsłonięto kompletny plan kościoła XII-wiecznego. Była to jednonawowa budowla z granitu i piaskowca długości 30 i szerokości 15 metrów, od wschodu zakończona prezbiterium z półkolistą apsydą. O dawnej wspaniałości wystroju świątyni świadczą fragmenty pięknych, wielobarwnych, szklanych witraży. W centralnej części apsydy w latach 60. zbadano 2 zniszczone obiekty, których interpretacja jest nadal przedmiotem sporów naukowych. Według odkrywców były to grobowce 2 książąt kaliskich, Mieszka Mieszkowica i Mieszka Starego, pochowanych, jak wiemy, w kolegiacie kaliskiej w roku 1193 i w 1202. Być może stąd pochodzi odnaleziona gdzie indziej romańska płyta nagrobna. W początku lat 90. ekspedycja wykopaliskowa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk wraz z ekipą Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dokonała doniosłego odkrycia regularnych rzędów pali drewnianych, którymi wzmacniano grząski grunt pod fundamenty kościoła. Po raz pierwszy stwierdzono stosowanie tego systemu w tak wczesnym okresie polskiego średniowiecza. Wyszło też na jaw, że fundamenty XII-wieczne spoczywają na resztkach starszych drewnianych i kamiennych XI-wiecznych budowli sakralnych. Innym ważkim rezultatem prac badawczych jest odsłonięcie fundamentu empory zachodniej, rodzaju galerii dla dostojników. Wbudowano ją w stojący już kościół, przypuszczalnie w końcu wieku XII. Uszkodzono przy tym nie tylko groby przykościelnego cmentarza, ale także i znacznie starsze obiekty.
Okazało się bowiem, że budowle XI i XII wieczne wzniesiono na terenie, gdzie przedtem istniały umocnienia obronne grodu. Podczas badań wykopaliskowych natrafiono na drewnianą konstrukcję rusztową wzmocnioną kamieniami i gliną. Drewno tu użyte pochodzi z drzew ściętych około roku 850. Ze ścian dawnych budowli romańskich pozostało niewiele elementów. Rozbierali je od wieków okoliczni mieszkańcy, traktując ten teren jako rodzaj kamieniołomu, skąd dobywano surowiec do wznoszenia domów. Wśród tego, co ocalało, na wyróżnienie zasługuje m.in. głaz, stanowiący niegdyś cokół kolumny empory XII-wiecznego kościoła, a także szereg detali noszących ślady kunsztownej obróbki kamieniarskiej. Mimo wielu sezonów badań wykopaliskowych oraz znaczących odkryć już dokonanych, do zbadania pozostał jeszcze znaczny obszar grodziska. Nadal spodziewać się można zlokalizowania wreszcie reliktów książęcego palacjum i kaplicy, a marzyć zaś o znalezieniu mennicy książęcej bijącej w XII wieku srebrne denary z nazwą Kalisza. Dziwnym zrządzeniem losu ostatnio znaleziono obok siebie dwa metalowe medaliony symbolizujące przeciwstawne moce, dobro i zło. Ziemia nadal kryje tajemnice przeszłości, które archeolodzy usiłują nie tylko odsłonić i wyjaśnić, ale i zachować dla przyszłości. Jaką nam duszę przypiszą po wiekach, gdy będą chodzić po tych chłodnych miastach jak bosy chłopiec na wieczornej plaży, pośród piaskowych, kiedy stąpa fortec? Jaką nam duszę przypiszą po wiekach? Jaką im czułość złoży na powiekach architektura cmentarno-graniasta piaskowych fortec na bezludnej plaży?